Rage on that beat, going crazy. Sport jest piękny, koszykówka jest piękna, jak się walczy do końca, tak? I my to pokazaliśmy w drugiej połowie, pokazaliśmy charakter. No, przyjechaliśmy, nie będę mówił, bo to akurat nie wypada, ale bardzo źle weszliśmy w mecz. Zespół z Międzychodu pokazał nam lekcję w pierwszej połowie koszykówki, ale tak jak powiedziałem, to jest piękno sportu, jeżeli się walczy do końca. My pokazaliśmy charakter i udało nam się wyciągnąć ten mecz jednym punktem i wygraliśmy. Padły gorzkie słowa, nie tylko ze strony trenera, ale też z mojej strony. Jako kapitana zmotywowaliśmy zespół na tyle, że stopniowo, kroczek po kroczku odrabialiśmy straty. No i się udało. Taki jest efekt tego spotkania w szatni. Jestem bardzo zadowolony, bo takie mecze kształtują charakter. To zawsze się mówi w sporcie, że wygrana 20 punktów, ona nie jest tak ważna, oprócz cyferek w tabeli. Powiedziałem, że źle się czuję jako trener, że biją nas. Powiedziałem, że bardzo chciałbym pomóc im na boisku, bo boli mnie to, że tak przegrywamy i poprosiłem ich, żebyśmy zostawili całe serce i zagrali jako zespół, bo ja głęboko wierzę w to, że zespół potrafi wygrać, a jednostka potrafi tylko przegrać i zdobyć na końcu dużą ilość punktów. Szkoleniowo fantastyczny mecz dla mnie, dla chłopaków. Moi zawodnicy zostawili całe serducho. Ja leciutko też dołożyłem tego serducha, bo już nie mogłem wytrzymać, chciałem wejść na boisko i pomóc. No ale wszyscy, to jest nasza pasja, my to tak przeżywamy. Cieszę się. Od początku sezonu mówię, że z każdym przeciwnikiem chcę wygrać. No bo o to chodzi w sporcie, jeżeli ktoś jedzie na mecz przegrać, to wydaje mi się, że powinien zmienić profesję. Przeciwnik Tarnowia, no to są nasi koledzy, tak naprawdę grali u nas w zespole, trener i zawodnik. Co nas czeka? Jak każdy mecz, będzie walka na całego i wygra lepszy, ale oczywiście chcemy to spotkanie wygrać i zrobimy wszystko, żeby punkty zostały w Kleszewie. Zobaczcie, jaki pokazał charakter. Idziemy. Kosz! Kleszewie!